Siema, cześć, czołem. Witajcie w kolejnym materiale. Dziś mam dla Was buta, który pojawił się na wiosnę tego roku, a mianowicie Dynafit Ultra Pro 2. But przeznaczony do biegów długich, but przeznaczony do biegów ultra, czyli idealny but dla mnie, bo ja biegów długich nie biegam, więc po prostu chciałem sprawdzić, czy to jest model, który mógłbym polecić ultrasom do biegania. Nie przyciągając tego wstępu, dodam tylko, że to, co powiem, to tylko i wyłącznie moja własna opinia, nie jest to żaden materiał sponsorowany, nikt mi za to nie zapłacił, więc powiem tylko i wyłącznie o swoich własnych odczuciach z biegania w tym modelu. A zacznę od niestandardowo, bo zanim przejdę do cholewki, to muszę Wam przekazać jedną bardzo ważną informację dotyczącą tego buta. Rozmiarówka. Jest tutaj strasznie rozjechana, więc jeżeli będziecie chcieli go kupić, na przykład po tym materiale, albo przynajmniej przymierzyć, przetestować, to bierzcie rozmiar dużo, dużo większy. Już Wam mówię, jak to u mnie wyglądało. Ja na co dzień biegam w rozmiarze 44, to jest 28 cm długości wkładki. Zdarza mi się nawet troszkę mniejsze, czyli 43, co przekłada się na 27,5, ale najczęściej już teraz 28. Tutaj miałem rozmiar 45, czyli 29,5 cm wkładka. Coś mogę więcej dodać. Rozmiarówka jest totalnie rozjechana, więc nie kupujcie swoich rozmiarów, bierzcie większe. A najlepiej to zamówcie dwa, przymierzcie i wtedy odeślijcie jeden. Cholewka to rzecz, od której zacznę i rzecz, która sprawiła, że Dynafit Ultra Pro nie jest i nie będzie moim ulubionym butem. Nawet nie zestawię go w średnim takim swoim zestawieniu, ponieważ ta cholewka jest po prostu dla mnie za szeroka. Niestety, ja jestem posiadaczem wąskiego rodzaju stopy, no wąskiej stopy, no tak to nazwijmy. Tutaj tego miejsca jest tak dużo, że nawet ja zakładając buta, idąc z nim pobiegać, no musiałem go tak mocno dowiązywać, że czasami aż czułem, że mi się wbija ta sznurówka w moje podbicie. No niestety, to co jest dla mnie minusem, a niewątpliwie ta szerokość cholewki jest dla mnie minusem, na pewno będzie plusem dla osób z szerszym profilem stopy lub dla ultrasów, którym ta stopa przy bardzo długich biegach będzie po prostu delikatnie puchnęła, no bo wtedy będzie miała miejsce na to w środku. Natomiast dla mnie, dla osoby, która po pierwsze nie biega ultra, a po drugie, no właśnie ma wąską stopę, no tutaj było... No było mi po prostu źle. Ważną rzeczą do odnotowania jest to, że nie mamy tutaj też zintegrowanego języka w środku. On jest też dosyć cienki, co powodowało, że po pierwsze troszkę się zsuwał, ale to byłem w stanie na to przymknąć oko. Natomiast no, jakby nie trzymał mojej stopy w ryzach i nawet zawiązując bardzo mocno tą sznurówkę, no ja w trakcie biegania czułem, że ta stopa mi się lekko przesuwa, zwłaszcza gdzieś tam na zbiegach. Bo na równym czy na podejściach, nie będę mówił podbiegach, bo ostatnio rzadko mi się zdarza podbiegać, ale no, na takim normalnym bieganku, no generalnie tam jeszcze było to w miarę okej, natomiast kiedy dochodziło do zbiegów, no to już czułem, że to trzymanie wewnątrz jest... No nie najlepsze i po prostu nie czułem się zbyt pewnie w tym bucie. Dodatkowo całość potęgował fakt, że zapiętek, który nie ma też dużej ilości gąbki, no nie trzymał mi i zdarzało się, że czułem, że stopa chce mi lekko z tego buta wypaść. To oczywiście nie było tak, że ta ona mi tam, wiecie, lata w środku jak, nie wiem, jakiś kamyczek w bucie, ale jednak przy mojej budowie stopy, no po prostu ten rodzaj cholewki jest za szeroki. Sama budowa tej cholewki też nie do końca mi przypadła do gustu, bo po pierwsze but wydaje się być ciężki jako całość. Po drugie jest mocno ogumowany, co akurat może być zaletą w takim trudniejszym terenie, bo trudniej uszkodzić tą siateczkę. Natomiast w moim przypadku był to minus z tego względu, że ja się też często gotowałem w tym bucie. Ta przewiewność tutaj jest taka, powiedziałbym, na średnim poziomie. Nie ma szału, właśnie ze względu na to, że tej siatki mimo wszystko moim zdaniem za dużo nie ma, jest bardzo duża ilość gumy dookoła, co powodowało, że przy wyższych temperaturach, w których też miałem okazję biegać w granicach 25 stopni, no czułem lekki dyskomfort w stopach, mimo założonej cienkiej skarpetki. Oczywiście, to jest dość indywidualna kwestia i tego nie brałbym tak w 100% za bardzo duży minus. Niemniej jednak no, połączenie tej szerokości, tej ciężkości i tego ogumowania dookoła i tego braku takiej fajnej oddychalności, jaką ja lubię, czyli dużego przebiegu, no spowodowało, że jednak jako całość tą cholewkę oceniam no tak... No średnio. I jeszcze jeden taki malutki minusik to ta kieszonka, w którą chowamy tą szybką sznurówkę, tego takiego w cudzysłowie nazwijmy quick lace'a, bo osobiście uważam, że rozwiązanie wkładania tego do dołu nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo zdarzało mi się kilkukrotnie, że w trakcie biegu po prostu mi się ta sznurówka wysuwała, nie na tyle, żeby wypadła cała, ale jednak zaczęła wystawać częściowo, co mogło powodować, że przez przypadek mogłem zahaczyć o coś. Oczywiście nie zahaczyłem, ale jednak no...
Ja jestem jednak zwolennikiem, że tą sznurówkę można sobie schować gdzieś do jakiejś kieszonki w języku. Wtedy to się zawsze trzyma i nie wypada. Natomiast chowanie tego do środka jeszcze przy moim problemie z szerokością tej cholewki no, sprawiało, że no, przy mocnym zawiązaniu sznurówki ta kieszonka robiła się taka wypukła. No i jakby łatwiej było, żeby po prostu z tej kieszonki ta sznurówka wypadała, więc to też taki drobny minusik. No dobrze, ale skończmy z nieprzyjemnościami, przejdźmy do bardziej pozytywnych elementów, czyli do amortyzacji, bo ta akurat zaskoczyła mnie pozytywnie. Nie jest to bardzo miękki but, w sensie nie jest to poziom hoki. No jakbym miał 10-punktową skalę, to Dynavita Ultra Pro 2 osadziłbym na 7,5, myślę. To jest mniej więcej w mojej ocenie taki poziom amortyzacji. Ja w nim robiłem około 30-kilometrowe wycieczki biegowe. Chyba za dwa razy mi się zdarzyło zrobić takie długie wycieczki. Raczej to były krótsze biegania, ale no ten najdłuższy dystans to było w granicach około 30 km. I przyznam szczerze, że po tym dystansie no czułem się dobrze. W sensie stopy nie były zmęczone, nie czułem, że mi się te elementy wystające z ziemi wbijają w te buty, nawet jak na nie mocno nastąpię. Więc tutaj, jeżeli chodzi o taki ogólny komfort, uważam, że Dynavit zrobił poprawę względem wersji tej, którą testowałem chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu. Taki był model, chyba już go nie ma, Ultra 100, bo tam uważam, że to nie był miękki but na Ultra. Natomiast tutaj no jest poprawa, jest ta pianka trochę bardziej miękka. Tak jak mówiłem, to nie jest jeszcze hoka, nie jest to mocne zapadanie się w środek pianki. Natomiast jest na tyle komfortowo w mojej ocenie, że no długi dystans mógłbym w tym bucie przebiec, patrząc tylko i wyłącznie pod kątem amortyzacji oczywiście. Dodatkową zaletą tej pianki w mojej ocenie jest jej stabilność, bo w połączeniu właśnie z szeroką podeszwą but daje naprawdę bardzo dużą stabilność, mimo że jest to but neutralny. Natomiast nie miałem ani razu takiego poczucia, że w momencie szybszego zbiegu na przykład ta stopa stawiana tak płasko na jakimś kamieniu, czy na jakiejś wystającej skale, czy po prostu na podłożu, że ona zaczyna gdzieś mi uciekać, wyginać się i tak dalej. Tego nie miałem i to akurat myślę też jest zaleta, zwłaszcza dla osób nawet trochę cięższych, no bo to będzie poprawiać wasze bezpieczeństwo i takie poczucie bezpieczeństwa, że będziecie mogli troszeczkę szybciej się nawet puścić na tych zbiegach. No ja się nie bałem pod kątem amortyzacyjnym puszczać i tej stabilności, natomiast bałem się właśnie ze względu na tą cholewkę, o której wspominałem wcześniej i już nie chcę do niej wracać. Generalnie jest to stabilny but. Natomiast jeżeli chodzi o podeszwę, tutaj zdania mam podzielone. Plus na pewno za Vibram, bo zdarzyło mi się biegać w tym bucie w mokrych warunkach i faktycznie ten Vibram, zwłaszcza na skalę, trzyma. Dużo gorzej sobie ten but radził w śniegu. Oczywiście nie biegałem zimą w nim, ale miałem okazję być na Małej Fatrze, gdzie jeszcze trochę tych warstw śniegu zostało w górnej partii gór. No i tam na przykład na zbiegu to trzymanie było takie trochę na słowo honoru i raczej to była walka o to, żeby nie zjechać w dół, niż że faktycznie but trzymał. Ale też nie ma się co dziwić, bo jak na niego popatrzymy od dołu, no to widać, że te klocki nie są wysokie. One też są bardzo rzadko rozłożone i moim zdaniem to jest chyba jeden z rzadziej rozłożonych bieżników dostępnych na rynku, chociaż mogę się mylić, ale z tych, których ja biegałem, to tak, to tutaj te klocki są, no jest duża szerokość pomiędzy jednym i drugim, co może sprzyjać odpadaniu błota z tej podeszwy. Natomiast no mniej klocków, no to też trochę gorsze trzymanie właśnie w takich warunkach, więc to jest zawsze taki trochę połowiczny sukces. Natomiast na suchych nawierzchniach, czy to właśnie na skałach, czy jakichś kamieniach, czy nawet na takim żwirku, jakichś takich sypkich kamieniach, no generalnie tam nie zauważyłem żadnych problemów i to na podejściach, i to na zbiegach, czy na płaskich odcinkach. Dosyć dobre trzymanie, bez żadnych tam ujazdów stóp w trakcie biegania, więc tutaj nie ma się do czego przyczepiać i to uważam za plus. Raczej unikałbym biegania w tym bucie w dużym błocie, bo tutaj no podobnie jak przy śniegu, to trzymanie jest bardzo kiepskie, no ale to znowu wynika po prostu z rozmieszczenia i z wielkości tego klocka. To jest raczej but faktycznie na długie, spokojne, suche biegi. Jak się zdarzy mokro, no to trzeba będzie to jakoś pokonać, ale gdybym na przykład wiedział, że startuję w biegu ultra i padało przez ostatnie kilka dni i w dniu biegu też by padało, to nie wiem, czy bym się na tego buta porwał. Prawdopodobnie nie, pewnie szukałbym czegoś z bardziej agresywnym bieżnikiem. Natomiast kiedy jest sucho, no to ja byłem zadowolony i tego też wam życzę. W sumie to do końca nie wiem, jak mam podsumować tego buta, bo tak jak mówiłem na początku, no on został przeze mnie zdyskredytowany właśnie ze względu na tą szeroką cholewkę, bo mi się w nim po prostu biegało tak sobie. Nie, że źle, no bo trochę tych kilometrów w nim zrobiłem, ale no to nie jest but dla mnie.
ja po prostu nie jestem biegaczem, któremu ten but leży dobrze. Co nie oznacza, że uważam, że to jest zły but, bo tak nie uważam. Uważam właśnie, że to jest jeden z lepszych butów Dynafita, w jakich miałem okazję biegać. W końcu chyba poszli trochę po rozum do głowy, że tak powiem brzydko, i zaczęli poprawiać się amortyzacyjnie, bo porównując z tą ultrasetką, no to tu jest zdecydowanie dużo lepiej. I spokojnie tego buta chciałbym na przykład zabrać, jakbym biegł na jakiś dłuższy dystans. No może nie wiem, czy setkę, bo ja nie jestem tego rodzaju biegaczem, ale jakąś tam, nie wiem, 50, 60, 70 pod kątem amortyzacji w Ultra Pro 2 bym pewnie się skusił pobiec. Natomiast no, jako całość, no dla mnie taki se, nie? Ale pamiętajcie, no to jest zawsze kwestia indywidualna, buty to jest po prostu kwestia indywidualna i to, że mi coś nie leży, wcale nie oznacza, że u was będzie tak samo, dlatego jeżeli będziecie mieli okazję, to zmierzcie sobie tego buta, zobaczcie sami, oceńcie, czy to, co on oferuje, wam odpowiada, czy wam nie odpowiada. Jeżeli jest opcja, to nawet przetestujcie. Dlaczego nie? I wtedy sami zdecydujcie, czy tego chcecie. Ja go nie chcę. I tyle. A jeżeli macie dodatkowe pytania, to oczywiście pytajcie śmiało. Dzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bo jestem ciekaw, jak wy oceniacie tego buta, jeżeli mieliście okazję już w nim biegać. I teraz się z wami żegnam. I cóż, widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.